Dzisiaj ludzie, którzy tu przyszli na spotkanie z historią, dowiedzą się o historii zgrupowania oddziałów partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych, poznają życiorys dowódcy kapitana Henryka Flamę Bartka oraz zapoznają się z przykładowym umundurowaniem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Byliśmy tu w latach również poprzednich pod tytułem Namioty Wyklęte. Kiedyś była taka inicjatywa i byliśmy już tutaj chyba 3 albo 4 razy. Teraz zgrupowanie oddziałów partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych to jest ponad 600 różnych życiorysów. Zawsze staramy się na prelekcje przygotować coś innego. Zawsze jakieś ciekawe wątki czy historie przedstawić, po to, żeby również ci, którzy jeżdżą na nasze prelekcje, mogli się dowiedzieć czegoś nowego. Istebna jest takim terenem, gdzie to podziemie niepodległościowe było praktycznie już od 1942 roku aż do 1947, także tutaj teren, że tak powiem, mocny historycznie. Prezentację będziemy mieli na koniec uzbrojenia i umundurowania. Mamy też choćby dzisiaj taki model nowy, który też nie prezentowaliśmy, akurat to broń osobista Browning HP. Tą broń miał m.in. Zygmunt Szczędzielarz Łupaszko.